standby'u 0,8 W, a przy ładowanku, no kurnia, 120 W. W komórkach byś tak chcieli takie mieć, co? 120 czy 200. Ale tam mamy 1000-watową przetwornicę, tak więc z palcem w nosie się naładuje. No i przy takim oświetleniu to będzie można nagrywać, nie? Bo tak to czasami trochę ciemnawo było. Trzeba sprawdzić, co jest przeterminowane, co nie jest przeterminowane. I zbędny balast wywalić. No, górki się zawsze zje, fasolkę się zje, golonka się zje. O, tu jest jakieś coś z Albanii. Makaron. Ktoś będzie gotował makaron? Nie wiem. Jakaś kawa, jakieś zupy, jest herbata. No dobra, muszę to przejrzeć. I patrzcie, wzrasta moc. Ciekawostka, było 122, jest teraz 132, a jest bardziej pełen akumulator. Jakoś tak powinno być to nieco odwrotnie, ale szybko się ładuje wyjątkowo. Aplikacja do narzędzi. Ciekaw jestem, czy się też update robi tego. Ja cię kręcę. W środku jest bateria 2032 do podtrzymania. Zaraz zamkniemy to tu z powrotem. O. Ciach. Okej, pach. Zamrugało. Nie wykryto akumulatora, czyli co, już jesteśmy połączeni. To zaraz drugi ładujemy. Proszę bardzo. Ładowanie. A, standardowa power boost. Czyli jak się stosuje ten power boost, to nam się skraca żywotność baterii. Maksymalna żywotność baterii. A, czyli można sobie kontrolować, słuchajcie, z tego prędkość ładowania takiego akumulatora do elektronarzędzia, żeby jak wam się nie spieszy, to przechodzicie w tryb żółwia. Ustawienie jednorazowe i wam się nie spieszy. Jednorazowe, zapaliła się lampka power boost. A w sumie już się bardziej nie zwiększyło, 250. To może przy jakichś większych akumulatorach to się zwiększa. Standardowo. I fajnie, bo z aplikacji się raz ustawi, że to są ustawienia domyślne. I dziękuję bardzo. Czyli patrzcie, większa bateria, już 250 W moc ładowania. Zarąbiście. Jako, że tutaj niewiele widać, jak się patrzy do tyłu niestety, to jest lusterko elektroniczne, tylko ten jeden piździpajek się uksył. Jeden niby jest. Nie mam tutaj koncepcji, jak to przymocować. No, może na taśmę by to zrobił, czy coś, no bo ciągle nam to spada na łeb podczas jazdy po wertepach. Wkleiłem ten ząbek, ale nie wiem, na ile to będzie skuteczna terapia, kurde. Na razie się trzyma. Nie tytram. Teraz tu może byśmy zrobili trochę porządelku, żebym mógł tę półeczkę, co to ostatnio wykombinowałem, tu zapodać na różne graciszki, ale jak jest, wiecie, brud, to się do tego nie będzie lepiło. Nie wiem, czy mam dwie te półeczki, czy jedną. Są dwie. Najpierw zacznijmy od pierwszej. Ale idzie sterowanie mocą sakramenckie. Jak to wygląda w aplikacji? Dioda LED, ba, pół gwizdka albo na maksa. No, będzie się działo. I guzikiem też można sterować. Inna opcja, bo sama instalacja to jest tylko naciśnięcie i już jest. I może byśmy coś przetestowali. Taki mam kołek. Czy taka pijaca z takim kołkiem będzie chciała poradzić, czy nie? O fuck, jest ostra jak brzytwa. Ja pierdzielę. Patrzcie. No, to będzie rzeźnia, coś czuję przy cięciu jakichś drobnych desek. No myślałem, że tnie, ale że aż tak, to się nie spodziewałem. Mała bateryjka,
Proszę bardzo, i daje radę. No nie jest może dużo mniejsze niż taka piła łańcuchowa, ale no zobaczymy. Inna funkcjonalność, inna opcja. Ciekaw jestem, czy się przyjmie na wyjazdach. Na razie zróbmy to z jedną. To takie jest, że się ma do tego przyssać. Niech się przyssa i to jest takie trochę, że jak tu coś wpadnie, to ma się też do tego przyssać. Jak się spisze situation, to mam drugie na zapas. A jak się nie spisze, to nie będziemy przyklejać drugiego. Ta też jest wersja Connect Me. Widzę, że wszystkie mają do statywu. Czyli można teoretycznie na statywie fotograficznym umieścić. Jest bateryjka, żeby to odblokować. Ciach. Bateryjka do zainstalowania. Ciach. Jest. Podłączone. Bateria jest nie najmocniejsza. Ok. Świeć. Timer interwał to samo. I można o połowę zmniejszyć moc świecenia. Albo wyłączyć w ogóle. No dobrze, no w terenie wytestujemy. Podobają mi się, że te walizki systemowe się tu pojawiają. Aha, i to się wpina jedno w drugą, w trzecią, to są jakieś blokadki. Można sobie ją od góry zabrać albo od boku. I to jest największe zaskoczenie tej imprezy. To jest stosunkowo lekkie. Jak zawsze te urządzenia są takie, że ręka odpada, to tutaj nie odpada. Też jest połączenie z aplikacją. To za chwilę to rozczaimy. Dwie bateryjki po 5. I tu jest podobno super fajna tarcza z jakichś węglików spiekanych do drewna, plastiku, drewna z gwoździami i do plastrów. Nie, to jest ten plaster. Plus oczywiście są zapasowe do inoksu, plus do stali. To wszystko sobie ładnie tutaj w tej walizeczce siedzi. I tu jeszcze sobie siedzi ta ładowareczka do tych akumulatorów. Zaraz sobie to wyczyszczę. Tylko niech je podładuje. Kolejny leci do ładowania. W miarę to się szybko dzieje. To jednak jest duża moc ładowania. No, macie 120 W, no to trochę jest tej mocy. A ta w przypadku tamtego było 200, 250 aż. Jeszcze jedna fajna sprawa. Tutaj ten cały element działa bez żadnego klucza. Czyli w prosty sposób możemy sobie te tarczki zmienić. Bez stosowania i gubienia poszukiwania w najmniej odpowiednim momencie klucza. Widzę, że są dziurki pod klucz, ale w zestawie nie było. To mam nadzieję, że jest tak to przemyślane, że po prostu on nie jest potrzebny. CR2032. Tutaj się znajduje minus. A tu wchodzi zameczek. Pstryk, pstryk. Elegancko. I bateryjka. A, to chyba z hamulcem. I startuje tak w miarę miękko. A, tutaj moc można ustawić, tak? Czy prędkość? Trójka najszybciej. A jedynka najwolniej. No fajne ze hamulcem. To się nie docenia, ale jest to istotne. Jeszcze może byśmy dodali urządzonko. Ok, proszę bardzo, plus. Bateria na wykończeniu. Tak. Naciśnij dowolny przycisk. Proszę, dołączony. Liczba zakresów prędkości 3. A, i tutaj można sobie jeszcze to wyedytować, ewentualnie płynnie zmieniać. 3400, 6600 i 9800. Interfejs użytkownika. Czas świecenia 10 sekund, jasność wysoka. Nie waży 1000 kg. I można sobie też mniejszą baterię założyć, niekoniecznie piątkę, tylko można sobie dwójkę założyć, żeby można było dłużej tym popracować. Jeszcze ciekawą jedną rzecz zauważyłem, że w tej ładowarce jest taka opcja, że można sobie to
zrobi coś takiego, jak dla takich ludzi, jak ja, nie? Nie codziennie chodzę i nie codziennie używam takich narzędzi, tylko właśnie jakieś offroady, jakieś prace i inne rzeczy, to jest możliwość ustawienia trybu przechowywania, czyli taki akumulator zakładam, sprawdzimy to później. Rozładuje się do jakiejś tam wartości 30, 40, 50% pojemności, tak jak się dzieje w DJI, tylko tam się automatycznie te akumulatory rozładowują, jak przez 10 dni się ich nie używa. I wtedy można je składować tak, żeby było dla nich najlepiej i najwygodniej. No, proszę bardzo, cztery urządzenia już na pokładzie. Niekończące się możliwości.